Niech Pan obdarzy Was pokojem. Czwartek, czwartego tygodnia okresu wielkanocnego. Wraz ze świętym Janem w Ewangelii wracamy do wieczornika, wracamy do ostatniej wieczerzy, ale oczywiście chcemy na nią patrzeć w sposób paschalny, tym kluczem, tym filtrem paschalnym, czyli tym czasem, który teraz przeżywamy. Nie tylko patrzeć tak, jak patrzyliśmy, chociażby wielki czwartek, już w perspektywie męki Chrystusa, ale w perspektywie zmartwychwstania. Więc jesteśmy z Chrystusem, który umył nogi apostołom, jesteśmy z Chrystusem, który zostawia się albo zostaje w chlebie i zostaje w krwi. Mówiąc, że to jest moje ciało i to jest moja krew, i w jaki sposób wypowiada dzisiaj, dla nas chyba to bardzo ważne zdanie: Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Żebyśmy też wiedzieli, jaka jest nasza misja, żebyśmy wiedzieli, jakie jest nasze miejsce. Chrystus, który z jednej strony jest pierwszy za stołem, a z drugiej strony jest tym, który. Umiejscowia się jako ostatni, jako sługa, jako niewolnik, jako najmłodszy, który myje nogi. Wcale mu to nie przeszkadza mieć świadomość, że jest Panem i Mistrzem, i nim jest, a jednocześnie umyć apostołom nogi. I dlatego mówi: Sługa nie jest większy od swego Pana, żeby apostołowie, a poprzez apostołów, żebyśmy i my wiedzieli też, jakie jest nasze miejsce. I co nam z tej wiedzy wynika? To dalej mówi Chrystus: Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdyż według tego czynić będziecie. Niesamowite błogosławieństwo, wiedząc to, czyli jakie jest nasze miejsce, jaka jest misja, jakie jest nasze zadanie, będziemy błogosławieni, gdyż według tego czynić będziecie. Wiele energii, wiele emocji, wiele pretensji, czyżeli właśnie idzie dlatego, że wydaje nam się, że Robimy coś, czego nie powinniśmy robić, robimy coś poniżej naszego prestiżu, robimy coś, co powinni inni wykonać i często jesteśmy źli. Gdyby on to zrobił, a tak, to ja muszę za niego to robić. Albo robię coś, co w ogóle nie pasuje do mojej funkcji, do miejsca, które zajmuję. Dzisiaj Chrystus nam daje sam przykład, a potem zaprasza do naśladowania więcej, a potem. Daje nam błogosławieństwo, że będziemy błogosławieni, będziemy szczęśliwi, wiedząc to, jak mamy postępować. I chyba jest w tym y, prawda i jest w tym y, ta treść, którą chce nam przekazać Chrystus, bo wielokrotnie nieszczęśliwi jesteśmy dlatego, że myślimy. Nie dlatego, że robimy, ale dlatego, że myślimy, że robimy coś niewłaściwego, nie naszego, że nie powinniśmy, że to może jest zadanie dla innych. Wiedząc, to będziecie. Błogosławieni. Oby to słowo dzisiaj przyniosło nam błogosławieństwo, czyli radość i czyli szczęście. A w pierwszym czytaniu w dziejach apostolskich widzimy tego, który właśnie zaczyna czynić rzecz niesamowitą, czyli nauczać byłego Szabła, obecnie Pawła, który zaczyna swoją działalność apostolską. Jest to jego pierwsze wystąpienie, jest to jakby pierwsze jego głoszenie, które jednocześnie pokazuje późniejszy schemat, w którym święty Paweł będzie się posługiwał, czyli przebywa w dzień szabatu do synagogi, tam słucha słowa, a potem tam jest zaproszony do tego, aby przemówić. I tak będzie robił Paweł, będzie przychodził do synagogi, sam będzie słuchał słowa, potem będzie przemawiał i w sposób szczególny będzie pokazywał, jak przeszłość, jak te wydarzenia biblijne realizują się w teraźniejszości, bo mówi jasno, Że Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli, czyli wychodzi od wydarzenia, które było bardzo, bardzo dawno temu. Wiemy, że no, stare wydarzenie, po co je przypominać, ale on pokazuje, że lud wyprowadza z ziemi egipskiej Izraela mocnym ramieniem, później 40 lat cierpliwie znosi ich obyczaje, potem wprowadza do ziemi obiecanej, potem jest król, jest Saul, jest Dawid. I potem, właśnie z tego to potomka, z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Czyli doprowadza do tego centralnego momentu, czyli do spotkania słuchaczy z Chrystusem. Wychodząc, od wyjścia z Egiptu, od tego najważniejszego wydarzenia, pokazuje, że dzisiaj jest coś więcej. Dzisiaj nie wychodzimy z Egiptu, ale wychodzimy z naszej niewoli. Dzisiaj już nie przechodzimy przez Morze Czerwone, ale przechodzimy przez wody chrztów, których Chrystus nas obmywa i których stajemy się Jego uczniami. Aplikacja tych wydarzeń biblijnych do tego, co dzieje się tutaj. Interpretuje to samo Paweł, co wcześniej robił Chrystus, tłumacząc to uczniom z Emaus. To, co robili apostołowie, teraz i robi ten nowo powołany apostoł narodów. I ciekawa jeszcze jedna rzecz, która znajduje się w tym czytaniu, ale jednocześnie my często jesteśmy świadkami tego, właśnie przełożeni synagogi, mówią do nich: Przemówcie, bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Ten zwyczaj zapraszania na ambonę. Kaznodziejów, którzy są wędrowni, którzy przechodzą, którzy właśnie z innych miejsc przychodzą. To często i u nas w kościołach też widzimy, jest ktoś zaproszony. Często jest obowiązany z jakąś zbiórką charytatywną, z jakąś akcją, ale i przyjedzie misjonarz i coś opowie. I powie ktoś, kto ma jakieś dzieło, opowie o tym dziele, jednocześnie też poprosząc o wsparcie. Widzimy, że i dwa tysiące lat temu tak funkcjonował kościół, i też to dzieje się na naszych oczach. Jest ktoś inny zaproszony jest oczywiście jakiś duszpasterz, dzisiaj byśmy widzieli probosz, który troszczy się o parafię, ale jednocześnie chcę, żebyśmy zobaczyli szerszy kontekst, że nie tylko jest ten nasz kościół, nasza parafia, ale właśnie kościół jest powszechny i są inni misjonarze, inni kapłani, chcą nam powiedzieć, chcą nam pokazać, chcą jednocześnie też poprosić o wsparcie, żebyśmy mieli tą świadomość jedności. Tak działo się 2000 lat temu, tak dzieje się i teraz. Przybywają ci, którzy chcą nam głosić. Dobrą nowinę, ci, którzy w tym głoszeniu, w tych swoich zadaniach czują się, jak mówi Chrystus, błogosławieni, czyli szczęśliwi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przedstawiennictwo świętego Floriana, dzisiejszego patrona, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.